czego uczy mnie Biblia w liście do Rzymian, 8 rozdział, 16 werset. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Duch Święty poświadcza z Duchem odkupionego człowieka, jak to się dzieje. On daje mu pewność poprzez wypowiedzi Słowa Bożego, że teraz jest już dzieckiem Bożym. Dziećmi Bożymi staliśmy się przez nowe narodzenie. W ten sposób otrzymaliśmy boską naturę. W wieczności zostaliśmy do tego wybrani, jak wyjaśnia nam Efezjan 1:4. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Jako dzieci Boże mamy życie z Boga i cieszymy się miłością Ojca. Biblijne terminy synowie i dzieci są sobie bliskie. Znajdujemy je zarówno w liście do Efezjan, 1:4-5, jak i tutaj w rozdziale 8 listu do Rzymian. Od 14-16. Obydwa dotyczą życia wiecznego, którego domem jest dom Ojca. Jesteśmy dziećmi Bożymi, ale też jesteśmy dziedzicami Boga, bo tak mówi nam list do Rzymian, 8:17. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Jako dziedzice, dziedzice Boga, jesteśmy połączeni ze stworzeniem. Jest ono naszym dziedzictwem. Jesteśmy współdziedzicami Chrystusa. Jesteśmy współdziedzicami razem z Chrystusem, który jest głównym dziedzicem wszechświata, który On obejmie razem z nami. Stworzenie jest zniszczone z powodu upadku człowieka w grzech. Przekleństwo spadło na zwierzęta i rośliny, a wśród ludzi występują choroby, starzenie się i śmierć. Kiedy nasz Pan Jezus Chrystus żył tutaj na ziemi, widział tę nędzę wokół siebie, cierpiał. W Ewangelii wielokrotnie czytamy, że On głęboko wzdychał w duchu, gdy widział ludzi chorych i obciążonych. Kiedy Łazarz należący do Niego musiał przechodzić przez śmierć, Pan Jezus zapłakał. Poruszyło to głęboko Pana Jezusa. Poruszyło Go to głęboko, że nawet wierzący muszą jeszcze przejść przez śmierć. On cierpiał, a teraz my cierpimy z Nim z powodu konsekwencji upadku człowieka. W czasie Nowego Przymierza, w tysiącletnim Królestwie, zostaniemy z Nim uwielbieni, kiedy przekleństwo upadku zostanie prawie całkowicie zdjęte. Apostoł Paweł mówi o tym bardziej szczegółowo w drugiej części listu do Rzymian, 8. Przyszła chwała jest opisana w Rzymian od 8:18-8:30. Trwała nadzieja, czyli jak widzimy w Rzymian 8:18-21, skupiają się na wytrwałości wierzącego i stworzenia w perspektywie przyszłej chwały. Wyrażenie postawy z serca jest tutaj bardzo ważne. Dlatego jeśli popatrzymy na list do Rzymian, 8:18, to widzimy: albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Albowiem sądzę, jest osobistym nastawieniem serca. Nasze nastawienie jest odbiciem
tego, w jakim stopniu jesteśmy zajęci przyszłością. Im bardziej nasze serca są nią wypełnione, tym bardziej zauważamy, że cierpienia obecnego czasu nie są warte chwały, która ma nadejść. W drugim liście do Koryntian, czwarty rozdział, 17 werset, Paweł pisze, że obecne cierpienia są lekkie i szybko przemijają, ale cierpienie stworzenia znajdującego się pod przekleństwem grzechu jest samo w sobie bardzo ciężkie. Niekorzystne okoliczności w pracy lub choroby naszego ciała są często trudne do zniesienia. Z wiarą patrzymy w przyszłość. Jeśli porównamy ją do naszych okoliczności, to nie są one warte, aby się nimi zajmować. To właśnie wyraża tutaj apostoł Paweł. Utrapienia teraźniejszego czasu to cierpienia stworzenia pod przekleństwem grzechu. Chwała, która ma się nam objawić, to wyzwolone stworzenie w czasie nowego przymierza, które przecież nadejdzie po pochwyceniu, czyli w czasie tysiącletniego królestwa. Kiedy ukażemy się z Chrystusem, będzie na nas widoczne, że stworzenie jest uwolnione od tego przekleństwa. Także mamy położenie stworzenia opisane w wersecie 19. Rzymian 8:19. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Stworzenie czeka z utęsknieniem na pojawienie się synów Bożych w chwale. W tym bowiem czasie samo zostanie wyzwolone od przekleństwa grzechu. To wyzwolenie zostanie zapoczątkowane przez nas, synów Bożych. Rzymian 8, rozdział 20, werset zawiera w sobie taką informację, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał w nadziei. Stworzenie zostało oddzielone od Boga przez upadek i następstwa grzechu. Jednak nie zawsze, nie na zawsze to się zmieni. Nie na zawsze, bo jest nadzieja, że zostanie odnowione i doprowadzone do harmonii ze swoim Stwórcą. W przeciwieństwie do człowieka, stworzenie nie poddało się dobrowolnie stanowi zepsucia. Spowodowała to jedna osoba, a mianowicie Adam, który zwiedziony przez szatana do grzechu zepsuł dzieło Boże. Mamy też Rzymian, 21 werset w rozdziale 8 listu do Rzymian. Samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Ale tym chciałbym się zająć następnym razem.